tajemnica krzyża objawia nam zasadniczo dwie prawdy. Pierwsza dotyczy bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Druga prawda dotyczy człowieka, jego zachowania, jego postępowania. I ta prawda już nie jest tak optymistyczna. Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Przeżywamy czas Wielkiego Postu, czas szczególnego wpatrywania się w tajemnicę krzyża i w to, co ta tajemnica nam objawia. A jak powiedziałem już na wstępie, ta tajemnica objawia nam ogromną miłość Boga do człowieka. Bóg tak umiłował świat, że posłał Syna swego, aby za nas oddał swoje życie. Aby z miłości do człowieka Bóg poświęcił swojego Syna i by ten Syn z miłości do człowieka oddał swoje życie. Syn Boży, który stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Był przede wszystkim święty, sprawiedliwy. I niestety to niektórym ludziom się nie podobało. Postanowili zabić sprawiedliwego. Czym kieruje się człowiek, który chce zabić sprawiedliwego? Co takiego motywuje człowieka do tego, żeby posunąć się aż do takiego kroku, by wyeliminować człowieka sprawiedliwego? Co takiego jest we wnętrzu człowieka, że jest zdolny do takich zachowań, do takiej postawy, do takiego okrucieństwa? O tym dzisiaj, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, w Słowie na Dobranoc, a odpowiedzi na te bardzo trudne i bardzo ważne pytania poszukamy u kardynała Ratzingera. Serdecznie zapraszam. Gdy Sprawiedliwy zjawił się na ziemi, został ukrzyżowany, skazany przez sąd ludzki na śmierć. Fakt ten odsłania nam prawdę, kim jest człowiek. Takim jesteś, człowieku, że nie możesz znieść sprawiedliwego, że kochający cię uważany jest przez ciebie za szaleńca, bity przez ciebie i odrzucony. Takim jesteś, ponieważ będąc sam niesprawiedliwym, potrzebujesz zawsze niesprawiedliwości drugiego, aby siebie samego móc usprawiedliwić. Nie chcesz więc znać sprawiedliwego, który jakoby ci odbierał twe własne usprawiedliwienie. Takim właśnie jesteś. Święty Jan zebrał to wszystko w piłatowym ecce homo. Chciał przez to powiedzieć, patrzcie, tak dzieje się z człowiekiem. Oto jest właśnie człowiek. Prawdą człowieka jest brak prawdy. Słowo psalmu, każdy człowiek jest kłamcą. Słowo o człowieku, który w różny sposób żyje przeciw prawdzie, odsłania właśnie, jaki człowiek jest. Prawdą człowieka jest więc występowanie przeciw prawdzie. Jest ukrzyżowanie sprawiedliwego, w którym jak w zwierciadle może zobaczyć siebie. Krzyż objawia jednak nie tylko człowieka, lecz także Boga. Takim jest Bóg, że aż do ostatecznej przepaści utożsamia się z człowiekiem i sądzi człowieka, ratując go. W przepaści ludzkiego bankructwa odsłania się jeszcze większa przepaść niewyczerpanej miłości Boga. W ten sposób krzyż jest rzeczywiście centrum objawienia, które odkrywa nie jakieś dotąd nieodkryte prawdy, lecz które objawia nam nas samych przed Bogiem i Boga pośród nas. Prawda o miłości Boga do człowieka jest czymś poruszającym. Jest czymś, co przeszywa ludzkie serce. Nie można być obojętnym wobec tej prawdy. Nie można się wzruszyć, słysząc, jak bardzo Bóg miłuje człowieka. Nie można przejść obok tej prawdy obojętnie. Ta szaleńcza miłość Boga do człowieka sprawia, że Bóg poświęca swojego Syna,
My czasami patrzymy na tę miłość Pana Boga z takiej perspektywy ludzkiego patrzenia, jaki to Bóg musi być okrutny, że chce śmierci swojego Syna. Co to za okrutny Ojciec, który chce śmierci swojego Syna? Trzeba na to spojrzeć z innej strony. Bóg chce ratować człowieka. Bóg chce, by człowiek uzyskał to, do czego jest powołany, czyli wieczne szczęście. Bóg po to stworzył człowieka, żeby człowiek był z Bogiem w niekończącej się szczęśliwości tam w niebie. I Bóg tak kocha człowieka, że nawet poświęcił swojego Syna, zgodził się, można powiedzieć, na śmierć swojego Syna. Syn również zgodził się przyjąć wolę Ojca, by ratować człowieka. By ratować człowieka. Zobaczcie, że tymi, którzy uzyskują największą korzyść, przepraszam za ten obraz, tutaj nie chodzi o jakieś targowanie się, szukanie większej lub mniejszej korzyści, ale tymi, którzy odnoszą korzyść ze śmierci Syna Bożego, to są ludzie. To my jesteśmy beneficjentami tego wydarzenia, które nazywa się męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To my jesteśmy beneficjentami całego wydarzenia, które nazywamy wcielenie Syna Bożego, Jego życie, Jego Pascha. To my jesteśmy beneficjentami. To nie po to, żeby zaspokoić widzimisię Ojca. To jest zasadnicza różnica. Natomiast człowiek co robi z tą miłością? Kardynał Ratzinger stawia bardzo dramatyczną diagnozę, gdy chodzi o serce ludzkie. Taki jest człowiek, że gdy naprzeciwko niego staje sprawiedliwy, człowiek chce tego sprawiedliwego wyeliminować, bo staje się dla niego wyrzutem sumienia. Bo w sprawiedliwym, jak w zwierciadle, człowiek widzi swoje błędy, swoje wady, widzi swój grzech. A człowiek nie chce widzieć swojego grzechu, nie chce słyszeć o grzechu. Zobaczcie, że to jest bardzo, bardzo tak a propos naszych czasów. Dzisiaj najlepiej byłoby wyeliminować słowo grzech z języka polskiego. Można mówić o słabościach, można mówić o błędzie, można mówić o wadach, można mówić o pomyłkach, ale nie można mówić o grzechu. Dlaczego? Dlatego, że grzech mówi o mojej relacji do Boga. Oczywiście mówi o mojej relacji do drugiego człowieka, ale przede wszystkim mówi o mojej relacji do Boga. I mówi o tym, że ja za każdy zły czyn wobec Boga, za dobre również, ale za każdy zły czyn wobec Boga będę musiał zdać sprawę, że będzie sąd. Jeżeli ktoś powie, a ja się tylko pomyliłem, albo wszyscy tak robią, albo to był jakiś błąd, ja mogę ten błąd naprawić i patrzy na sprawy tylko po ludzku. I myśli, że tutaj na ziemi można sobie wszystko uregulować, załatwić, wyjaśnić bez konsekwencji w życiu wiecznym. Dlatego człowiek nie chce mówić o grzechu, bo nie chce ponieść konsekwencji swojego życia w przyszłym życiu. A kiedy najlepiej nie mówić o grzechu? Wtedy, kiedy właśnie wyeliminuje się sprawiedliwego, bo już nikt nie będzie dla mnie wyrzutem sumienia, bo już nikt nie będzie mi mówił o moim grzechu, bo już nikt nie będzie dla mnie punktem odniesienia, gdy chodzi o moje życie, o moje sumienie, o wartości, którymi powinienem żyć, bo ja sam sobie będę tworzył swój własny system wartości i będę mówił, że kieruję się zgodnie z własnymi przekonaniami, że postępuję zgodnie z własnymi przekonaniami. Przekonania można zmieniać. Przekonania dzisiaj mogę mieć takie, jutro mogę zmienić przekonania, bo ktoś mnie do czegoś przekonał. Zobaczcie, ile osób zmieniło swoje przekonania. Kiedyś uważano, że takie czy takie zachowanie jest grzechem. Dzisiaj są przekonani, że to już nie jest grzech. Przekonania można zmieniać, ale głosu sumienia się nie zmieni. Przekonania są moje. Głos sumienia jest głosem zewnętrznym. Głos sumienia jest głosem, który pochodzi od prawdy. Głos sumienia jest głosem, który pochodzi od sprawiedliwego. Głos sumienia jest głosem, który pochodzi od Boga samego.
I to ten głos sumienia jest dla mnie punktem odniesienia. Oczywiście sumienie trzeba właściwie formować, to jest jakby inna sprawa, inny temat, może kiedyś go poruszymy. Ale właśnie, żeby zagłuszyć sumienie, najlepiej wykasować ze swojego życia właśnie ten punkt odniesienia. A tym punktem odniesienia, jeszcze raz nawiązując do tego, co napisał kardynał Ratzinger, jest właśnie sprawiedliwy, jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus objawił nam prawdę o Bogu i objawił nam prawdę o człowieku, o Bogu i Jego miłości i o człowieku, o Jego godności, o Jego powołaniu i objawił nam również prawdę o wartościach, którymi powinniśmy się w życiu kierować. A ta zasadnicza wartość, której uczy nas Chrystus, mówi: kochaj, a jeżeli kochasz, to bądź zdolny do ofiary. Jeżeli kochasz, to bądź zdolny do poświęcenia. Jeżeli kochasz, to wiedz, że czasami trzeba stracić, a dzisiaj świat mówi nie, ty masz zyskać, ty masz zaspokajać swoje potrzeby, ty masz realizować siebie, ty masz być kimś. A Chrystus mówi: służ. Służ. Bardzo ciekawą wypowiedź słyszałem dzisiaj jadąc samochodem. Słuchałem kateches z Centrum Formacji i Duchowości księdza Wąsa. I tam prelegent mówi coś takiego. Oczywiście to jest taka bardzo daleka jakaś intuicja, taka bardzo osobista, ale wydaje mi się, że trafna, że w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie objawione jest imię Boga. To tak jakby w Starym Testamencie imię, w Nowym Testamencie nazwisko. Oczywiście, jeszcze raz mówię, to jest bardzo jakaś taka daleka analogia, ale jest tutaj pewien sens. W Starym Testamencie objawione jest imię Boga jako ja jestem, prawda? To wiemy. Natomiast Jezus mówi o sobie: ja jestem pośród was jako ten, który służy. Czyli imię Boga, moglibyśmy powiedzieć, brzmi: ja jestem jako ten, który służy. Niesamowite. Bo to jest miłość. I właśnie Bóg z miłości do człowieka, żeby w pewnym sensie, oczywiście to są wszystko obrazy, tak, ale w pewnym sensie usłużył człowiekowi, oddając swoje życie, by człowiek mógł trafić do nieba. Taka jest prawda o Bogu, a prawda o człowieku jest taka, że Bóg chce tego, że człowiek chce tego sprawiedliwego wyeliminować. Czas Wielkiego Postu jest czasem zastanowienia się nad swoim życiem. Niech zatem ta dzisiejsza refleksja będzie też taką zachętą do zastanowienia się nad swoim sumieniem, nad formacją sumienia, nad tym, czy ja chcę słuchać sprawiedliwego, czy chcę poznać prawdę o sobie, czy chcę poznać prawdę swojego serca, czy czasami nie chcę doprowadzić do jakiegoś samousprawiedliwienia, czy kieruję się w swoim życiu głosem sumienia, głosem pochodzącym od Boga, głosem, który jest głosem Słowa Bożego, głosem Kościoła, czy kieruję się własnymi przekonaniami, które są zmienne, które kreuje świat i do których my się bardzo często dostosowujemy. A to nie moje sumienie ma się dostosować do świata, ale mam w świecie postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Jest oczywiście wolność sumienia, ale nie ma wolności w formacji sumienia. A ja mam swoje sumienie uformować zgodnie z prawdą, zgodnie ze sprawiedliwością, a to właśnie Bóg jest prawdą, Bóg jest sprawiedliwością, Bóg jest miłością. Dobrze, kochani, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Takie mi troszeczkę nauczanie rekolekcyjne dzisiaj wyszło, ale tak kardynał Ratzinger zainspirował do takich przemyśleń. Tak, jeżeli chcielibyście coś skomentować, coś dopisać, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do komentarzy. Oczywiście zapraszam też do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia, która od razu po słowie na dobranoc. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć, to oczywiście bardzo do tego zachęcam. Piszcie komentarze, dawajcie suby, dawajcie lajki, zapraszajcie też innych do naszej wspólnoty i oczywiście udostępniajcie, jeżeli uważacie, że warto te katechezy do Słowa na dobranoc udostępniać. Dzisiaj na tyle. Życzę wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Pokój i dobro z Panem Bogiem.